Baczność. Poczuć sztandarowy wprowadzić. Do hymnu państwowego. Lubię szkołę, lecz ten problem zawsze działa mi na nerwy. Wszystkie lekcje są za długie, a za krótkie przerwy. Wciąż stawiają mi za przykład. Pracują też pszczoły, pewnie chcą, bym miód przynosił słoiku do szkoły. Lubię panią, lubię klasę, lubię z klasą śmiać się czasem. Lubię piątkę złapać gładko, tylko łapię ją za rzadko. Ostatni dzwonek zawsze mi nareszcie. Na plecach czuję mrowienie i dreszcz. Ręce mi się pocą, czuję emocje. Kto z nas otrzyma dzisiaj promocję? Szanowny grono, uśmiech ma na twarzy. Już o wakacjach pewnie sobie marzy. A z tyłu rodzica,
dziwne mają uśmiechy, bo jakie świadectwa wręczą im pociechy. Bardzo często przy kolacji sięga myślą do wakacji, które przecież są za krótkie dla człowieka. Chociaż szkołę bardzo lubię, na wakacje lepiej długie. Przez rok szkolny z utęsknieniem zawsze czekam. Bo leżąc na plaży, najlepiej się marzy o wielkich wyprawach w nieznane. Gdy będę dorosła, na taką wyprawę zabiorę dziś tatę i mamę. Wysłało po nas lato swój dywan latający. Buchnęło ciepłym wiatrem, ogrzało buzię słońcem. Drzewami zaszumiało, ptakami zaśpiewało i nasze ukochane wakacje zawołały. Świeżym trawą i kwiatami z kolorowych łąk. Smak wakacji to smak lata, słodkie loty, kwaśne jabłka, malinowo-jagodowy wakacyjny luz. Razem z rodzicami idziemy na dworzec. Już czeka na nas pociąg, jedziemy nad morze. Walizka pełna ubrań, a głowa pełna marzeń. Co czeka nas na miejscu? Za chwilę się okaże. Jedziemy pośród pól, jedziemy przez lasy, mijamy miasta, wsie, jedziemy na wczasy. Nareszcie pociąg zwalnia i wjeżdża już na stację, a nam się krzyczeć chce, wakacje są wakacje. Corn, if you're looking for a good time, I'm here.
Przede wszystkim chciałam wszystkim uczniom bardzo, bardzo serdecznie pogratulować. Bo na pewno świadectwa, które dostaniecie, będą piękne. Wszyscy pracowaliście na miarę swoich możliwości i na pewno staraliście się, jak tylko mogliście. I za to bardzo, bardzo Wam gratuluję. Rodzicom dziękuję za wsparcie, za każde miłe słowo, które do nas dociera, za każdy komentarz, który jest dla nas miły. Bardzo Państwu dziękuję. I nauczycielom dziękuję za cały rok pracy. Myślę, że to był dobry rok, że patrząc dzisiaj na waszych wychowanków, jesteście z nich dumni i szczęśliwi, że tak pięknie rozkwitli. A mam nadzieję, że rozwiną jeszcze skrzydła, o czym nam mówi dzisiejsza deklaracja. Drodzy Państwo, ja tylko chciałam powiedzieć, że pierwszy raz w historii naszej szkoły zdarzył się uczeń, artysta, który w pierwszej klasie zapewnił sobie już maksymalną ilość punktów do szkoły średniej za wyniki w konkursach kuratoryjnych. Otóż Tymon, taki mały człowiek, zdobył pierwsze miejsce w wojewódzkim konkursie piosenki dziecięcej i trzecie miejsce w wojewódzkim konkursie piosenki patriotycznej. Także już po prostu może się i nic nie robić. Tymon został odznaczony również przez prezydenta miasta na gali mistrzów. Także ogromne gratulacje. Chciałabym jeszcze przyznać nagrody dla mistrzów pięknego czytania klas drugich i klas trzecich. Wielkie brawa. Są z nami czwartoklasiści, a to są uczniowie, którym przyznajemy już statuetki ucznia roku. Za pierwszy semestr przyznajemy stypendia w nauce. Jest to nagroda finansowa, czyli pierwsze zarobione przez Was pieniążki. Życzę Wam na te najbliższe dwa miesiące odpoczynku, radości, spokoju i żeby to były bezpieczne wakacje, żebyśmy pełni sił spotkali się już 4 września w tym roku wyjątkowo. Dziękuję bardzo.